Posłuchajmy słowa Bożego z Ewangelii Łukasza. Wir lesen zwei Abschnitte, einen aus dem Lukas Evangelium aus dem zweiten Kapitel. Przeczytamy dwa urywki, pierwszy z Ewangelii Łukasza z drugiego rozdziału. Von Kapitel 2, Vers 41 bis 52. Also bis zum Ende. Ja. 41. Ja. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, od 41 wiersza do końca rozdziału. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po trzech dniach znaleźli go w świątyni siedzącego w pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się. Rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Und aus dem 24. Kapitel. I z 24 rozdziału. Vers 13 bis 35. Od 13 do 35 wiersza. 24 rozdział Ewangelii Łukasza. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy, i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte tak, że go poznać nie mogli. I rzekł do nich: Cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego: Czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im: Co? Oni zaś odpowiedzieli mu: Z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie: Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących: Wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Wir haben hier zwei lange Abschnitte aus dem Evangelium nach Lukas gelesen. Przeczytaliśmy dwa dość długie odcinki z Ewangelii Łukasza. Und das ist Wort Gottes. I to jest Słowo Boże. Wir haben gerade gesungen, wir wollen das Wort Gottes aufschlagen. I też śpiewaliśmy w pieśni, że chcemy otwierać Słowo Boże. Ist das, was wir gelesen haben,
wirklich für mich Wort Gottes? Czy to, co czytaliśmy, dla mnie, dla każdego z nas, czy to naprawdę jest Słowo Boże? Wort Gottes als von Gott kommend? Słowo Boże jako to, które pochodzi od Boga? Wort Gottes als eine Ansprache noch für mich? Słowo Boże jako taka przemowa, coś, co przemawia do mnie? Ich liebe den Lukas. Ja bardzo lubię Łukasza. Lukas war Arzt. Łukasz był lekarzem. Lukas war der geliebte Arzt. Łukasz był tym umiłowanym lekarzem. Und ihr wisst, wenn ein Arzt eine Sache betrachtet, i wiecie, że jeśli lekarz rozważa jakąś sprawę, dann schaut er meistens gerade auf die Menschen. To właśnie wtedy patrzy na ludzi. Und er schaut sich die Menschen an. I przygląda się ludziom. Ein Arzt sieht schon an dem Blick, ob ein Mensch gesund ist. Lekarz widzi w zasadzie nawet czasami już po spojrzeniu, po wzroku, czy patrząc w oczy człowieka, czy jest on zdrowy, czy nie. Und ein Arzt ist nicht da, um zu schlachten. Der Arzt ist nicht da, um zu schlachten wie ein Metzger. Lekarz nie jest po to, by dokonać takich cięć ostrych, sondern ein Arzt ist da, um zu heilen. Lekarz jest po to, by uzdrawiać. Und dieser Lukas, dieser Schreiber des Lukas-Evangeliums, i ten pisarz, pisarz ten Łukasz, pisarz tej Ewangelii, der hatte eine besondere Aufgabe. On miał szczególnego rodzaju zadanie. Der hat das Leben des Herrn Jesus beschrieben der Reihe nach. On opisywał życie Pana Jezusa po kolei. Er schreibt das selbst in seinem ersten Kapitel im dritten Vers am Ende, dass er der Reihe nach alles schreiben wollte, von Anfang genau gefolgt ist. Już w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu pisze: postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać. Der hat eine Reihenfolge in sein Evangelium hineingeschrieben. A więc on pisał w pewnej kolejności tą swoją Ewangelię. Und diese Reihenfolge ist nicht die zeitliche Reihenfolge? A ta kolejność to nie ma tutaj na myśli tej chronologicznej kolejności, sondern er hat in besonderer Weise eine moralische Reihenfolge beschrieben. Ale swego rodzaju moralną kolejność. Wie ein Arzt, czy moralną chronologię. Wie ein Arzt zuerst uns von außen anschaut, i tak jak lekarz, który patrzy na nas najpierw z zewnątrz, und dann kommt er zu anderen Gegenständen. I dopiero potem przechodzi do innych przedmiotów czy szczegółów. Und wir haben hier zwei Abschnitte gelesen, i tutaj czytaliśmy dwa urywki, die erstmal weit auseinander liegen in dem Lukas-Evangelium. Które po pierwsze są daleko od siebie, tak jakby odsunięte w Ewangelii Łukasza. Jeden jest na początku, drugi jest na końcu. Aber es gibt wunderschöne Parallelen in diesen beiden Kapiteln. Ale w tych dwóch rozdziałach są cudowne połączenia. Und wenn das Wort Gottes uns das aufzeigt, i jeśli Słowo Boże nam to wskazuje, dann dürfen wir die auch sehen. To i my je możemy widzieć. So wie wir zwei Augen und zwei Ohren haben. Tak jak i my mamy dwoje oczu i dwoje uszu. Dadurch können wir räumlich sehen und räumlich hören. I dlatego możemy widzieć przestrzennie i słyszeć, można powiedzieć, w stereo. Und so gibt uns der Heilige Geist hier zwei Reisen. I teraz tak jakby Duch Święty daje nam dwa takie obszary, die nach Jerusalem und von Jerusalem beschrieben werden. Które są opisane do Jerozolimy i jakby od Jerozolimy. In dem ersten Abschnitt w pierwszym urywku widzimy, da sehen wir ein Ehepaar. Widzimy małżeństwo. Die Eltern des Herrn Jesus. Rodziców Pana Jezusa. Im zweiten Abschnitt in Lukas 24 sehen wir wahrscheinlich auch ein Ehepaar. W drugim urywku w Łukasza 24 prawdopodobnie też widzimy małżeństwo. Ich sehe das daraus vielleicht. Ja to wnioskuję z tego, dass diese Gegebenheit nicht in 1. Korinther 15 erwähnt wird. Że ta historia nie jest wymieniona w 1. Koryntian 15. Und es wird uns nur der Kleopas genannt. I jest nam wymieniony tylko Kleopas. Vielleicht dürfen wir davon ausgehen, dass er mit seiner Frau wegging von Jerusalem. I stąd możemy częściowo wnioskować, że on ze swoją żoną wychodzi czy odchodzi od Jerozolimy.
Beides Mal waren Gelegenheiten, wo man glaubte, der Herr Jesus sei nicht dabei. W obu tych urywkach mamy przypadki, gdzie myślano, że Pana Jezusa nie ma. Beides Mal war es am Passafest. W obu przypadkach działo się to w czasie tego święta Paschy. Beides Mal war das Zentrum Jerusalem. W obu przypadkach było to centrum Jerozolimy. Und letztendlich sogar der Tempel. I koniec końców nawet chodziło o świątynię. Es sind Parallelen da. Więc tu są takie miejsca równoległe. Aber sind auch ganz klare Unterschiede da. Ale są i bardzo jasne i dobitne różnice. Der Herr Jesus war erst 12 Jahre alt. Pan Jezus na początku miał dopiero 12 lat. Und war als wahrer Mensch auf dieser Erde. I jako prawdziwy człowiek był na tej ziemi. Beim zweiten Mal war er der Gestorbene und Auferstandene. W drugim przypadku był on tym zmartwychwstałym. Vielleicht wenn wir die Abschnitte ein klein wenig beleuchten, sehen wir noch andere Parallelen, andere Schönheiten. Jeśli byśmy te urywki naświetlili jeszcze z innych stron, to zobaczylibyśmy jeszcze inne podobieństwa. Wie zum Beispiel auch, dass es drei Tage waren im ersten Teil. Na przykład, że były trzy dni. Und beim zweiten Mal war es auch der dritte Tag. I w drugim przypadku też był trzeci dzień. Gibt uns so etwas noch eine Resonanz in unserem Körper? Czy to daje nam taki rezonans, czy wydźwięk w naszym dla nas? Ich meine geistliche Resonanz? Mam na myśli duchowy rezonans. Gibt es noch Freude, wenn wir den Herrn Jesus uns anschauen? Czy daje nam to radość, gdy oglądamy Pana Jezusa? Dann lass uns ein wenig in den ersten Abschnitt schauen. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Spójrzmy teraz na ten pierwszy urywek, 41 wiersz. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Allein in diesem einen Vers scheint schon die Güte Gottes. Już tylko w tym jednym wierszu widzimy tą dobroć Bożą. Wer sollte alljährlich nach Jerusalem kommen? Kto miał corocznie chodzić do Jerozolimy? Wer sollte da kommen? Kto? Alle männlichen. Wszyscy mężczyźni. Am Passa, am Fest der Wochen und am Laubhüttenfest. W święto Paschy, w święto tygodni i w święto Szałasów. Was steht hier? Und der Vater ging alljährlich am Passafest? A co tu jest napisane? I ojciec szedł co roku na święto Paschy? Nein, hier steht und seine Eltern. Nie, tu mamy napisane a rodzice jego. Hier sind gewiss einige Eltern. A więc tu są rodzice. Gehen wir alljährlich gemeinsam zum Passafest? Czy my wszyscy razem wspólnie chodzimy corocznie na to święto Paschy? Ist ein Verlangen bei euch Schwestern da zum Passafest zu kommen? Czy u was, siostry, czy jest to pragnienie, by iść też na to święto? Das spricht zu Herzen. To przemawia do serc. Alljährlich sind sie zum Passafest gegangen. Corocznie chodzili na to święto Paschy. Und sie sind nicht irgendwo hingegangen. I oni nie szli gdzieś, sondern sie sind nach Jerusalem gegangen. Ale szli do Jerozolimy. Das ist diese Grundlage des Friedens. I to jest właśnie to podłoże pokoju. Das heißt das in unserer Sprache. Tak to przetłumaczone, tak to brzmi w naszym języku. Da war dieser Ort, wo Gott verheißen hatte, dass sie diesen Ort suchen sollten. To jest właśnie to ta miejscowość, gdzie Bóg im to obiecał i do której oni mieli dążyć. Ja, dort sind sie hingegangen, jedes Jahr. Tak, właśnie tam szli co roku. Was bedeutet das für uns? Cóż to oznacza dla nas? Jedes Jahr zum Passafest zu kommen. Cóż oznacza dla nas, by co roku chodzić na to święto Paschy? Wisst ihr, wenn wir als Eltern jedes Jahr und für uns ist das jede Woche. Jeśli my rodzice co roku, a dla nas to oznacza co tydzień, zum Passafest kommen, idziemy na to święto Paschy, dann sind wir ein wunderbares Vorbild. To jesteśmy wspaniałym przykładem. Wisst ihr, was dann die Kinder machen? Wiecie, co będą potem dzieci nasze robiły? Die machen genau das gleiche. Dokładnie będą robiły to samo, co my. Denn es gibt drei Grundsätze in Kindererziehung. Bo są trzy zasady w wychowywaniu dzieci.
Das hat mal ein alter Bruder behauptet. Kiedyś twierdził, czy postawił te trzy zasady pewien stary brat. Ihr kennt diese drei Dinge. Z pewnością znacie te trzy rzeczy. Das erste ist Vorbild. Pierwsza to jest przykład. Vorbild zu sein für die Kinder. Być przykładem dla dzieci. Das zweite ist Vorbild. Druga rzecz to przykład. Das dritte ist Vorbild. I trzecia rzecz to przykład. Und dann tun die Kinder das, was die Eltern vorgebildet haben. I wtedy dzieci będą czyniły to, co im rodzice przekazali, pokazali. Und dann sehen wir, dass der Herr Jesus mit 12 Jahren auch nach der Gewohnheit des Festes hinaufging. I widzimy następnie, że Pan Jezus, gdy miał 12 lat, to on też szedł na to święto, jak to było w zwyczaju. Wenn du 12 Jahre alt bist, jeśli ty masz 12 lat, dann geh mit deinen Kindern hinauf nach Jerusalem. Wenn du 12 Jahre alt bist, hier mag einer sein, dann geh hinauf nach Jerusalem mit deinen Eltern. Oh, Entschuldigung. To jeśli ty masz 12 lat, to idź ze swoimi rodzicami do Jerozolimy. In Israel war gerade dieses Alter von 12 Jahren entscheidend. W Izraelu ten wiek 12 lat był właśnie decydujący. Denn das war das letzte Jahr als Kind. Bo to był ostatni rok, gdzie o człowieku mówiono dziecko. Mit 13 Jahren wurde ein Israelit, wird auch heute noch ein Israelit erwachsen. Mając 13 lat, każdy Izraelita po dziś dzień jest już rozpatrywany jako dorosły człowiek. Da gibt es keine Teenies. Also nie, die 10 Jahre alt sind, 13, 14, 15. Nie ma u nich takich nastolatków, jak to u nas jest w zwyczaju, że 14, 15, 16 lat jest, mówi się o nastolatkach. In Israel sind alle ab 13 Jahren erwachsen. W Izraelu wszyscy, którzy osiągają wiek 13 lat, są dorosłymi. Dann sind die Schuhe dir vielleicht zu groß. Die Schuhe zu groß zu gehen als Erwachsener? Być może jest tak, że kroki są zbyt małe, by iść jako dorosły dla takiego człowieka. Aber dann wirst du schon als Erwachsener gesehen. Ale przez wszystkich wokół ciebie jesteś traktowany jako dorosły w tym wieku. Das Lukas-Evangelium ist das einzige Evangelium, das diese Geschichte erzählt. I Ewangelia Łukasza jest jedyną Ewangelią, która opowiada właśnie tą historię. Der Herr Jesus als wahrer Mensch mit 12 Jahren. Pan Jezus jako prawdziwy człowiek w wieku 12 lat. Und geht als Knabe dort mit den Eltern nach Jerusalem. I on jako chłopiec idzie z rodzicami do Jerozolimy. Lasst uns mit unseren Eltern zusammen nach Jerusalem gehen. Chciejmy iść z naszymi, czy chodzić z naszymi rodzicami do Jerozolimy. Ich sag jetzt nicht, dass ihr alle nach Jerusalem fahrt. To nie oznacza, że wszyscy mamy jeździć do, udawać się w podróż do Jerozolimy. Ich meine das geistliche Jerusalem. Ja mam na myśli duchowe Jeruzalem. Das geistliche, der geistliche Ort, wo wir uns versammeln dürfen. To duchowe miejsce, w którym my się zgromadzamy. Und wo ist dieser Ort? I gdzie jest ta miejscowość? Das ist der Ort, wo wir uns versammeln zu seinem Namen hin. To jest to miejsce, gdzie się zgromadzamy do jego imienia. Das ist der Ort, wo alle Rechte dem Herrn gehören. To jest to miejsce, gdzie wszystkie prawa należą do Pana. Das ist die Grundlage, wo wir uns nur auf dem Worte Gottes versammeln. To jest ta podstawa, gdzie zgromadzamy się na podstawie Słowa Bożego. Das ist der Ort, to jest ta miejscowość, wo wir von ihm Belehrung bekommen. Gdzie, czy to miejsce, na którym otrzymujemy od Niego pouczenie. Aus dem Worte Gottes. Ze Słowa Bożego. Das ist der Ort, to jest to miejsce, wo wir Gott alle Rechte geben. Gdzie Bogu dajemy wszelkie prawa i przywileje. Wo wir ihm etwas zurückgeben dürfen. Gdzie Jemu możemy coś przynieść. Und was geben wir Gott zurück? A cóż my możemy Bogu przynieść? Brandopfer. Ofiary całopalne. Opfer des Lobes. Ofiary pochwalne. Wir bestaunen Gott in der Offenbarung seines Sohnes. My podziwiamy Boga w objawieniu Jego Syna. Da sind diese Eltern mit dem Herrn Jesus hingegangen als Knabe. I tam właśnie te dzieci szły z rodzicami. Und da lesen wir in Vers 43 und die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück und seine Eltern wussten es nicht. 43 wiersz, a gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice.
Vielleicht haben wir schnell den Finger gehoben. Być może szybko byśmy podnieśli palec. Wie kann das sein, dass die Eltern nicht wussten, dass der Herr noch in Jerusalem war? Jak to mogło się zdarzyć, że rodzice nie wiedzieli, że Pan został w Jerozolimie? Geht das nicht uns genauso? Czy i nam się tak nie zdarza? Haben wir auch schon mal unser Kind verloren? Czy i nieraz my nie zgubiliśmy naszego dziecka? Ich weiß noch ganz lebendig, als wir das mal erlebt haben. Ja doskonale mam taką sytuację przed swoimi oczami, gdy to przeżyliśmy. Da war ein Kind nicht mehr da. Po prostu patrzymy, a wokoło nas naszego dziecka nie ma. Wenn dein Kind nicht mehr da ist. Jeśli twojego dziecka nie ma. Und sie wussten es nicht. I tak jak tu jest napisane, o czym nie wiedzieli jego rodzice. Wir können uns das so vorstellen, sie waren weggereist wieder nach Nazareth zurück. Możemy to sobie wyobrazić, że udali się w podróż powrotną do Nazaretu. Und da ging vielleicht die Männer zusammen? Być może mężczyźni szli razem. Da ging vielleicht die Frauen zusammen? Być może kobiety szły też razem. Und da gingen die Knaben und die Mädchen dort zusammen. A dzieci szły w innej grupie razem. Alle gingen dort nach Jerusalem hin. Wszyscy szli do Jerozolimy. Und alle kehrten auch wieder zurück. I wszyscy potem wracali z Jerozolimy. Und dann sind sie eine Tagereise weit gegangen. I uszli już dzień drogi. Und glaubten auch diesen Knaben Jesus Christus in der Mitte zu haben. I oni byli przekonani, że ten chłopiec Jezus Chrystus jest też pośrodku tej grupy ludzi. Sie waren eine Tagereise gegangen. A więc uszli dzień drogi. Und mussten feststellen am Abend. I musieli stwierdzić wieczorem, unser Jesus ist nicht da. Nasz Jezus nie ma go. Was war das für ein Knabe? Cóż to był za chłopiec? Da sagen wir vielleicht, wie kann das denn sein? Może byśmy powiedzieli, jak to się mogło, jak to jest możliwe? Haben wir schon mal darüber nachgedacht, wie dieser Jesus Christus als Kind gewesen ist? Czy zastanawialiśmy się kiedyś, jakim był ten Jezus Chrystus jako dziecko, jako chłopiec? Er war wahrer Mensch. On był prawdziwym człowiekiem. Er war derjenige, der keine Sünde tat. On był tym, który nigdy grzechu nie popełnił. Der hat jeden Auftrag seines Vaters erfüllt. On wykonywał każde zadanie swojego, czy każde polecenie swojego ojca. Der hat jeden Auftrag seiner Mutter erfüllt. On wykonywał każde polecenie swojej mamy. Der hat nie gemurrt. Nigdy nie marudził. Der hat nie ein schlechtes Wort gesagt. Nigdy nie powiedział złego słowa. Der war nie böse zu seinen Mitgeschwistern. Nigdy nie był zły wobec swojego rodzeństwa. Was war das für ein Kind? Cóż to było za dziecko? Können wir uns das vorstellen? Mal für ein paar Augenblicke? Czy jesteśmy sobie to w stanie na chwilę wyobrazić? Ein Kind, was nur lieb ist. Dziecko, które tylko i wyłącznie jest kochane. Ein Kind, was nur gehorsam ist. Dziecko, które tylko i wyłącznie jest posłuszne. Können wir uns vorstellen, welch ein Vertrauen die Maria und der Josef zu ihrem Kind hatten? Czy możemy sobie wyobrazić, jakie zaufanie miała Maria i Józef do swojego dziecka? Ach, wenn wir so ein Kind hätten. Gdybyśmy każdy z nas miało takie dziecko. Können wir uns selbst vorstellen, was das bedeuten würde? Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co by to oznaczało? Die haben sich überhaupt nicht drum gekümmert, die glaubten doch ihren Sohn in der Reisegesellschaft zu haben. Oni nie musieli się w ogóle tym przejmować, a czy martwić, oni byli pewni, że on jest w tej grupie tych ludzi i wraca z nimi. Was war das für ein Schock, als sie merkten, unser Knabe ist nicht da. Cóż to musiał być dla nich za szok, gdy oni zauważyli, naszego chłopca nie ma. Und sie fanden ihn nicht. I nie znaleźli go. 12 Jahre alt, er war nicht da. 12 lat i go nie było. Der war doch immer gehorsam. Przecież on zawsze był posłuszny. Wenn du 12 Jahre bist. I gdy ty masz 12 lat. Und du bist ein Kind Gottes. I jesteś dzieckiem Bożym. Dann ist das dein Maßstab. To właśnie to jest twój wzór. O, wie weit stehen wir davor zurück. O, jak bardzo my odbiegamy od tego wzoru. Dieser Jesus von Nazareth. Ten Jezus z Nazaretu. Sind sie dann einen Tag weggegangen und einen Tag wieder zurückgegangen und haben dann am dritten Tag ihn gesucht. A więc dzień drogi przeszli, potem musieli się wracać znowu dzień i znowu go szukali, więc 3 dni minęły. Sie kehrten zurück und hatten ihn nicht dabei. Więc wrócili i nie mieli go przy sobie.
Und nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. A po trzech dniach znaleźli go w świątyni. Wenn wir uns mal einmal in den Josef reinversetzen. Stańmy, czy wyobraźmy sobie, że jesteśmy na miejscu Józefa. Und ihr Schwestern dürft euch mal in die Maria hineinversetzen. A wy, siostry, wyobraźcie sobie, że w tym momencie jesteście Marią. Wo hättet ihr gesucht? Gdzie szukalibyście? Wo ist dieser Knabe? Gdzie jest ten chłopiec? Der hat nie was Böses getan. Wo ist er? Ten, który nigdy nic złego nie uczynił. Gdzie on może być? Jesus, wo bist du? Jezus, gdzie ty jesteś? Können wir uns das vorstellen? Możemy sobie to wyobrazić? Er war 12 Jahre alt und war im Tempel. Miał 12 lat i był w świątyni. Sie fanden ihn im Tempel. Znaleźli go właśnie w świątyni. Ihr kennt das auch, wenn ihr innerlich erregt seid. Z pewnością znacie to, gdy jesteście wewnętrznie poruszeni. Und plötzlich gibt's die Lösung eures Problems. I nagle jest rozwiązanie, czy pojawia się, czy znajdujecie rozwiązanie swojego problemu. Dann kommen schnell Worte über unsere Lippen. To bardzo szybko padają słowa z naszych ust. Aber der Lukas schreibt das etwas schöner. Ale Łukasz pisze to w piękny sposób. Er schreibt hier, dass sie ihn im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß, ihnen zuhörte und sie befragte. Łukasz nam to tak opisuje, że 46 wiersz, po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego. Er saß inmitten der Lehrer. Siedział w pośród nauczycieli. Ach, was ist das ein schöner Ort. Cóż za wspaniałe i piękne miejsce to. Ich kann euch sagen, es ist immer eine Freude zu sehen, wenn jüngere Kinder mit älteren zusammen sind. To jest zawsze piękny widok, gdy małe czy młodsi siedzą wśród dorosłych. Das ist was Schönes, den älteren zuzuhören. To jest coś pięknego, przysłuchiwać się dorosłych. Und er hörte zu und er befragte sie. On słuchał i pytał ich. Mit 12 Jahren Fragen stellen. Stawiać pytania w wieku 12 lat. Wir sind vielleicht mit 40 Fragen immer noch nicht so weit, um eine Frage zu stellen. Być może my, którzy mamy 40 lat i może więcej, jeszcze do tego momentu nie dotarliśmy, byśmy byli w stanie postawić jakieś pytanie. Oder bist du noch älter und hast noch keine Frage gestellt. Albo jesteś jeszcze starszy i nie postawiłeś pytania. Wir wissen, dass die Schwestern in den Zusammenkünften nicht reden sollen. Wiemy, że siostry w czasie zgromadzeń nie powinny zabierać głosu. Aber sie dürfen zu Hause ihre eigenen Männer fragen. Ale w domu mogą zadawać pytania swoim mężom. Stellt Fragen. Stawiajcie pytania. Stellt Fragen wie der Herr Jesus hier. Stawiajcie pytania tak, jak pytał Pan Jezus tutaj. Und wenn das mit 12 Jahren gilt, a jeśli jest to obowiązek, jeśli to można powiedzieć o 12-letnim, dann geht das hoch bis in jedes Alter hinein. To równie obowiązuje to dla każdego w każdym wieku. Was glauben wir, was er für Fragen gestellt hat? Jak myślicie, jakie pytania stawiał? Es waren Fragen aus dem Wort Gottes. Były to pytania ze Słowa Bożego. Und diese Fragen, die saßen. Die waren gut. I te pytania, one były odpowiednie. Und wie schön, wenn wir dann sogar lesen, alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Jakże to jest piękne, gdy potem czytamy, a zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali nad jego rozumem i odpowiedziami. Haben wir das mal erlebt? So ein Zwölfjährigen, der Fragen beantworten konnte sogar? Czy przeżyliśmy już taką sytuację, że 12-latek zadawał pytania, a nawet był w stanie odpowiadać na nasze pytania? Das war der Herr Jesus. Takim właśnie był Pan Jezus. Es ist immer eine Freude, auch Fragen zu hören. To jest zawsze radością słuchać pytań. Das sieht man bei den eigenen Kindern. To właśnie widać u własnych dzieci. Wenn die mal ankommen und stellen eine Frage, gdy one przychodzą do rodziców i stawiają pytania, dann wissen wir, wo die Herzen sind. To właśnie po tym możemy poznać, gdzie jest ich serce. Aber wenn dann noch Erklärungen kommen, ale gdy jeszcze padają wyjaśnienia und Ausdruck geben über das Verständnis, i możemy określić czy stwierdzić na temat ich coś na temat ich rozumowania, kommen wir dann noch in Bewegung? Czyż to nie porusza nas jeszcze?
Siehst du, dass dies Wort Gottes ist, was hier steht? Widzisz, że to jest słowo Boże, które tu jest napisane? Wenn der Herr Jesus persönlich zu dir spricht? Gdy Pan Jezus osobiście do ciebie mówi? Oder geht dich das alles gar nichts an? Czy też może w ogóle cię to nie rusza? Ich habe diese Woche von letzte Woche noch von einem Bruder gehört. W zeszłym tygodniu słyszałem o wiadomość o pewnym bracie. Der hatte einen Bibelvers morgens gelesen. Który przeczytał wiersz z Biblii rano. Ich lese euch den Vers mal vor. Przeczytam wam ten wiersz. Das ist im Psalm 138, Vers 3. Psalm 138, trzeci wiersz. Das stand in dem deutschen Kalender Der Herr ist nahe. Ten wiersz był napisany, zapisany w niemieckim kalendarzu Pan jest blisko. Nehmt die Kalender ernst, was da drauf steht. Traktujcie kalendarze poważnie i to, co jest w nich napisane. Die sind so viel früher geschrieben, dass die zu dem Tag von Gott kommen. One są napisane o wiele, wiele wcześniej i czytamy je właśnie w różnych sytuacjach w pewnym dniu i po tym możemy rozpoznać, że to pochodzi od Boga. Letzten Mittwoch, Mittwoch vor einer Woche, czyli tydzień temu w środę, stand in dem Kalender Vers 3. An dem Tag, als ich rief, antwortest du mir, du hast mich ermutigt, in meiner Seele war Kraft. Dokładnie w tamtą środę był napisany ten wiersz. W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej. Dieser Bruder, der hat dem Vers überhaupt nichts gemacht. Ten wiersz dla tego brata po prostu przeczytał go i tak żadnego wrażenia na nim nie wywarł. Er war in einem riesigen Problem. A miał wielki problem. Er hat den Vers gelesen, aber er ging nicht ins Herz. Przeczytał ten wiersz, ale ten wiersz nie trafił do jego serca. Bis zum Abend hat seine Frau gebetet, dass doch dieser Vers in Erfüllung geht. Aż do wieczora jego żona modliła się, by właśnie ten wiersz się wykonał, wypełnił. Und als der Tag vorbei war, i gdy minął dzień, schien der Vers noch nicht in Erfüllung gegangen zu sein. Wydawało się, że ten wiersz nie spełnił się. Wisst ihr, was passiert ist? Wiecie, co się następnie stało? Morgens früh kriegt er eine E-Mail. Rano brat otrzymał, ten brat otrzymał e-mail. Wisst ihr, wann die E-Mail abgeschickt wurde? Wiecie, kiedy ten e-mail został wysłany? Genau an dem Mittwoch, Mittwoch vor einer Woche. Dokładnie był wysłany w tą właśnie środę, gdy ten wiersz był napisany w kalendarzu. Da genau war die Lösung gegeben. I w tym mailu było podane właśnie rozwiązanie. Und der, der die E-Mail geschickt hat, wusste davon nichts, von dem Problem nichts. I ten, który wysłał tego maila, nie miał pojęcia o problemach tego brata. Das ist, wie Gott wirkt. I to jest właśnie sposób, w jaki Bóg działa. Die Eltern haben den Herrn Jesus gefunden im Tempel. Rodzice znaleźli Pana Jezusa w świątyni. Und du kannst heute noch den Herrn Jesus im Tempel finden. I ty dzisiaj też możesz znaleźć Pana Jezusa w świątyni. Das ist nicht dieses Gebäude. Tu nie chodzi o ten budynek, sondern das ist in der Gegenwart Gottes. Ale tu chodzi o obecność Bożą. Und weißt, wie er da steht, der Herr Jesus? I wiecie, jak on tam, widzicie, jak on tam stoi, Pan Jezus? Er hat seine Antworten. On tam ma swoje odpowiedzi. Wenn du Christus noch nicht kennst, jeśli ty nie znasz jeszcze Chrystusa, dann kommen dir jetzt deine Sünden in Erinnerung. To wspomnienia swoje grzechy. Wenn du nicht weißt, was eine Sünde ist, jeśli nie wiesz, co to jest grzech, dann ist das jede Ungerechtigkeit, to jest to każda niesprawiedliwość, die du persönlich getan hast, którą ty uczyniłeś osobiście, sam. Und mit dieser Ungerechtigkeit wirst du nicht vor Gott bestehen können. I z tą niesprawiedliwością nigdy nie ostaniesz się przed Bogiem. Dann wirst du sagen müssen, ich bin verloren. I wtedy musisz powiedzieć, jestem zgubiony. Dann wirst du sagen müssen, für ewig. I będziesz verloren. Musiał powiedzieć, na wieki jestem zgubiony. Der Herr Jesus hat die Antwort für dich. A Pan Jezus ma odpowiedź dla ciebie. Es ist keine Kirche zwischen uns und Gott. Nie ma kościoła pomiędzy nami a Bogiem. Es ist nur dieser Mensch, Christus Jesus, da. Jest tylko ten człowiek, Chrystus Jezus. Er ist gestorben. On zmarł. Und nicht einfach so. I nie zmarł tak, od tak po prostu. Er hat gesagt, ich bin das Leben. On powiedział, ja jestem życiem. Und er ist als das Leben gestorben.
I on jako to życie właśnie zmarł. Er musste von Gott verlassen werden. Musiał być opuszczony przez Boga. Meiner Sünde wegen. Z powodu moich grzechów. Die Sünde, die du gerade im Kopf hattest. Grzechy, które właśnie być może przed chwilą miałeś na myśli. Die bleibt so lange vor dir stehen. On będzie tak długo przed tobą. Bis dass du sie vor Christus hingelegt hast. Aż do momentu, gdy ty go przed Chrystusem nie wyznasz. Gott ist treu und gerecht. Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Wenn wir unsere Sünden bekennen, gdy my nasze grzechy wyznajemy, dass er unsere Sünden vergibt. I wtedy przebacza nam nasze grzechy. Nur in Christus. Tylko w Chrystusie. Ah, dieser eine, dieser zwölfjährige war dort im Tempel. I ten właśnie jeden, ten dwunastolatek był w świątyni. Und jetzt sehen wir einen schönen Vers, wo nämlich die Mutter des Herrn Jesus auf diesen Knaben hinzuging. I teraz mamy piękny wiersz, gdy matka Pana Jezusa zwraca się właśnie do tego chłopca. Ich bin wieder in Lukas 2. Teraz jesteśmy właśnie w drugim rozdziale. Und könnt ihr euch vorstellen, diese Mutter Maria schaut ihren Knaben ins Gesicht. I teraz wyobraźcie sobie tą sytuację, że ta mama, Maria, spogląda w oczy swojego syna. Dieser Knabe, der noch nie etwas Böses getan hat. Ten chłopiec, który nigdy jeszcze nic złego nie uczynił. Was muss ihr Herz geblutet haben? Jakżeż jej serce musiało krwawić? Das liebste Kind auf Erden im wahren Sinne. To najukochańsze dziecko na świecie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Und sie sagt, Kind, warum hast du uns das angetan? I ona mówi: Synu, cóżeś nam to uczynił, albo dlaczego nam to uczyniłeś? So spricht ein Gott zu uns auch heute. I tak też Bóg przemawia do nas dzisiaj. Warum hast du uns das angetan? Dlaczego nam to uczyniłeś? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. Die Maria sah nur auf diese Erde. Maria, jej wzrok był skierowany tylko i wyłącznie na ten obszar ziemski. Wie schön, dass das Wort Gottes hier das sagt, dein Vater. Jakże pięknie to jest, że tu Słowo Boże mówi: oto ojciec twój. Gerade Josef war nicht sein Vater. I właśnie wiemy, że właśnie Józef nie był jego ojcem. Jesus ist vom Heiligen Geist gezeugt. Pan Jezus został poczęty przez Ducha Świętego. Aber eine Maria sah das so. Ale Maria widziała to właśnie w ten sposób. Und dann kommt diese Antwort des Herrn Jesus. I wtedy mamy odpowiedź Pana Jezusa. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Was war denn seines Vaters? Co było to ojca jego? Er sah Gott seinen Vater. On widział tutaj Boga jako swojego ojca. Was hatte er für ein Verlangen, in dem zu sein, was seines Vaters war? Jako iż on miał pragnienie, by być właśnie w tym, co było ojca jego. Er konnte damals sagen, on wtedy mógł powiedzieć: meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Moim pokarmem jest czynić wolę tego, który mnie posłał. Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które on im powiedział. Wie dankbar dürfen wir sein, dass wir diese Worte haben. Jakże możemy być wdzięczni, że mamy właśnie te słowa zapisane. Wie viel verstehen wir nicht? Jak wiele my nie rozumiemy. Wir verstehen es einfach nicht. Po prostu nie rozumiemy tego. Wir verstehen die Wege Gottes nicht. Nie rozumiemy dróg Bożych. Es ist ja aufgeschrieben. Tak jest to napisane też. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu. Von dem Augenblick wieder dieses liebste Kind auf Erden. I od tego momentu znowu mamy to najkochańsze dziecko na ziemi. Er war wieder unterwürfig. I był znowu uległy. Wo ging er hin? Gdzie on szedł? Nach Nazareth. Do Nazaretu. Und er arbeitete dort als Zimmermann. I tam pracował jako cieśla. Wie schön, dass seine Mutter alle Worte bewahrte. Jakże to jest piękne, że jego matka zachowywała wszystkie te słowa. Und er war gehorsam dort in Nazareth. I on był posłuszny tam w Nazarecie. Wenn ihr euch das mal auf der Karte anschaut, Nazareth. Jeśli sobie spojrzycie na mapę Nazaret, ta miejscowość,
Da hat unser Herr gearbeitet als Zimmermann. Tam właśnie, w tej miejscowości, Pan pracował jako cieśla. Der hatte Nägel und der hatte Holz. Miał gwoździe i do czynienia z gwoździami i z drewnem. Und hat das vielleicht über diesen Dächern dort zusammengehämmert. I być może pracował jako robił dachy na przykład. Und wo schaute er hin? Gdzie on spoglądał? Von Nazareth kann man in das Tal Megiddo schauen. Z Nazaretu można patrzeć w dolinę Megiddo. Was ist das Tal Harmagedon in der Offenbarung? W objawieniu ta dolina jest widnieje jako, czy jest zapisana jako Armagedon. Als Mensch hat er dort als Zimmermann gearbeitet. Jako człowiek on tam pracował jako ten cieśla czy stolarz. Mit Nagel und Holz. Pracował właśnie przy drewnie, używając gwoździ. Als Gott wusste er, dass er einmal an dem Holz angenagelt wurde. Jako Bóg on doskonale wiedział, że będzie pewnego dnia przybity do drzewa. Als Gott sah er auch, dass er einmal jede Nation in diesem Tal Megiddo in Harmagedon besiegen würde. I jako Bóg też wiedział o tym, że jako że on pewnego dnia wszelkie narody wszystkich pokona w tej dolinie Armagedon. Das ist unser Herr. To jest właśnie nasz Pan. Und jetzt machen wir einen Sprung und gehen ins 24. Kapitel. I teraz zrobimy przeskok do tego 24. rozdziału. Dazwischen stand dieses Kreuz. Pomiędzy tymi dwoma urywkami był ten krzyż. Wenn dir bei diesem Kreuz nicht das Herz warm wird. Wenn bei diesem Kreuz, wenn wir an das Kreuz denken, dein Herz nicht warm wird. Jeśli myślimy o krzyżu i twoje serce nie ogrzewa się w tym momencie, czy nie rozgrzewa się, dann lass dich noch einmal aufrufen. To pozwól jeszcze raz się wezwać. Heute ist noch die angenehme Zeit. Dziś jeszcze jest ten czas przyjemny. Heute ist noch der Tag des Heils. Dziś jeszcze jest dzień zbawienia. Denn der Herr Jesus ist dort gestorben. Bo Pan Jezus tam zmarł. Und an dem ersten Tag der Woche am Sonntag auferstanden. I pierwszego dnia tygodnia w niedzielę on zmartwychwstał. Und dann war er einigen erschienen. I objawił się kilku czy kilkoro. Aber wir haben gesehen, dass ein Kleopas. Ale widzieliśmy, że Kleopas. Er ist dort mit seiner Frau wahrscheinlich weggegangen aus Jerusalem. I tak jak to mówiliśmy, prawdopodobnie ze swoją żoną oni szli z Jerozolimy. Sie hatten diesen Jesus gesehen. Oni widzieli tego Jezusa. Sie hatten diesen Jesus ins Herz aufgenommen. Oni przyjęli tego Jezusa do swojego serca. Es war ihr Herr geworden. On stał się ich Panem. Aber sie gingen weg von Jerusalem. Ale oni odchodzili od Jerozolimy. Und wie herrlich ist das. Jakże to jest wspaniałe. Sie glaubten, es wäre alles verloren. Oni myśleli, że wszystko się straciło. Stehst du gerade da? Alles verloren? Czy i ty może jesteś w takim momencie, że wydaje ci się, że wszystko przepadło? Ich meine wirklich, alles verloren? Naprawdę tak mam to na myśli, że wszystko przepadło. Wisst ihr, wer da kam auf dem Weg? I wiecie, kto do nich dołączył w czasie tej drogi? Da kam dieser Herr. Dołączył do nich ten Pan. Dieser auferstandene Herr. Ten zmartwychwstały Pan. Und was tut er wieder? I cóż on czyni? Er stellt wieder Fragen. Znowu stawia pytania. Er stellt Fragen an die Herzen. Stawia pytania, które uderzają w serca. Wie unser Herr das uns vorgemacht hat. Dokładnie tak, jak to nasz Pan i wobec nas czynił. Auch wenn ihr heute zum Arzt geht. I również dzisiaj, gdy idziecie do lekarza. Ist euch schon mal aufgefallen, was der Arzt tut? Czy zwróciliście na to uwagę, co jako pierwsze czyni lekarz? Er stellt eine Frage nach der anderen. Stawia pytanie za pytaniem. Und was tut der Arzt dann? A co potem czyni? Sehr gut zuhören. Bardzo dobrze się przysłuchuje tego, na to, co odpowiadacie. Der Herr Jesus tut dasselbe. I Pan Jezus czyni dokładnie to samo. Er stellt diese Fragen. Er sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt. I Pan Jezus czyni dokładnie tak samo. 17 wiersz. Cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? Und sie fangen an, niedergeschlagen zu sagen, was das war. Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht erfahren hat, was in ihr geschehen ist in diesen Tagen?
I oni, będąc załamanymi, odpowiedzieli, 18 wiersz, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Der einzige, der nicht wusste, was passiert war? Jesteś tym jedynym, który nie ma pojęcia, co się wydarzyło? Wussten sie denn, was passiert war? Czy oni wiedzieli, co się stało? Wussten sie, dass wirklich sie zu dem Passa gegangen waren? Czy oni wiedzieli, że oni poszli na to święto Paschy? Wo eigentlich das wahre Passa, Christus, geschlachtet worden war? Gdzie w zasadzie ten prawdziwy baranek paschalny, Chrystus, właśnie został przed chwilą ofiarowany? Sie haben diesen Blick gar nicht gehabt. Nie, oni nie mieli w ogóle tego spojrzenia na to. Wenn wir noch vieles nicht erkannt haben, i my, jeśli wiele rzeczy jeszcze nie poznaliśmy, dann lass uns weiter zu ihm gehen. To chciejmy iść do Niego. Lass uns nach Jerusalem gehen. Chciejmy iść do Jerozolimy. Lass uns dahin gehen, wo er verheißen hat, in der Mitte zu sein. Chciejmy iść tam, gdzie On obiecał, że będzie po środku. Und wenn der Herr Jesus in Vers 19 sagt, was denn? I gdy Pan Jezus w 19 wierszu pyta ich, cóż się stało? Dann darf ich euch auch ermuntern, mal diese Frage zu stellen. To i mogę was posilić, byście i wy takie pytanie, byście postawili takie pytanie. Was denn? Cóż? Wenn wir wirklich in großer Not sind, jeśli naprawdę jesteśmy w wielkiej biedzie, w wielkim problemie, dann einfach die Frage zu stellen, was denn? To postawmy to pytanie, co mamy zrobić? Und dann zuhören. I potem słuchać. Und dann erzählen sie, was sie sich vorgestellt hatten. I wtedy oni zaczęli Panu opowiadać według swoich wyobrażeń. Dieser Prophet, wo sie erhofften, der würde Israel erlösen. Ten prorok, oni mieli nadzieję, że on wybawi Izraela. Wie gucken wir oft beschränkt? Jakże i my patrzymy bardzo często z ograniczeniem. Sie wollten nur die Erlösung für Israel. Oni chcieli tylko i wyłącznie to odkupienie Izraela. Wisst ihr, was sie wollten? Wiecie, czego oni chcieli? Da waren die Römer in dem Land. Bo w tym czasie byli Rzymianie w ich kraju. Und da mussten die Steuern bezahlen. Musieli płacić daniny, podatki. Und die waren unterdrückt. I byli uciśnieni. Und wisst ihr, was sie wollten? I wiecie, co chcieli? Der Messias sollte kommen und die Römer vertreiben. Oni chcieli, by ten, oni myśleli, że ten Mesjasz przyjdzie i wygoni tych Rzymian. Sehen wir mal, wie egoistisch wir sein können? Widzicie, jak bardzo egoistycznie my potrafimy myśleć? Weshalb war denn der Herr gekommen? A po cóż to przyszedł Pan? Er wollte alle Nationen erlösen. On chciał zbawić wszystkie narody. Er wollte die Möglichkeit geben, dass sich alle Nationen ihm beugen könnten. On chciał dać tą możliwość, by wszystkie narody mogły się ukorzyć przed nim. Sie haben die Schriften nicht gekannt. Oni nie rozpoznali pism. Sonst hätten sie verstanden, dass der Christus leiden musste. Bo w przeciwnym razie poznaliby, że Chrystus musiał cierpieć. Erst leiden. Najpierw cierpieć. Und dann die Herrlichkeit. A dopiero potem ta chwała. Wie beschränkt war der Blick der Juden damals. Jakże ograniczone było to spojrzenie Żydów wtedy. Ist unser Blick wirklich weiter? A czy nasze spojrzenie sięgają dalej? Sehen wir wirklich ein wenig weiter? Czy jesteśmy w stanie patrzeć chociaż ciut dalej? Haben wir Interesse daran, das Wort Gottes zu erforschen? Czy jest to naszym zainteresowaniem, by badać Słowo Boże? Hier sitzen paar junge Brüder. Tu siedzi kilkoro młodych braci. Seid ihr in den Gründen, in den Felden des Volkes Israel? Czy jesteście tymi, którzy są in den Örtern, in den himmlischen Örtern? Czy jesteście tymi, którzy są w tych niebiańskich miejscach? Sehen wir, warum wir überhaupt solche Segnungen haben dürfen? Czy widzicie, skąd w ogóle możemy mieć takie błogosławieństwa? Wo er schon eingegangen ist in die Herrlichkeit. Gdy on już właśnie wszedł do tej chwały. Da dürfen wir schon sein, während wir hier auf dieser Erde sind. To my już też w tej chwale możemy być, nawet będąc tutaj jeszcze na tej ziemi. Da dürfen wir uns mit etwas erfreuen. Możemy się radować czymś, wo wir in Ewigkeit nie mit aufhören werden, uns zu beschäftigen. Czym w wieczności nigdy nie przestaniemy się zajmować, będziemy się tym ciągle zajmować. Diese beiden Jünger haben die Botschaft nicht verstanden. Tych dwoje nie zrozumiało tego poselstwa. Da waren andere Zeugen schon gewesen.
Zeugen schon gewesen. Byli już świadkowie wtedy. Und hatten von der Auferstehung berichtet. I oni już mówili o zmartwychwstaniu Pana. Sie konnten es nicht glauben. A oni nie byli w stanie w to uwierzyć. Ja, wie viel können wir nicht glauben? Jak wiele rzeczy my nie wierzymy. Wenn dann der Herr Jesus anfängt. I wtedy Pan Jezus zaczyna. Und sagt, o ihr unverständigen und trägen Herzens. I mówi do nich, o głupi i gnuśnego serca. An alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. By uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Ja, dann ist das was Besonderes. Tak, to jest coś szczególnego. Alle Bibelstellen zu nehmen. By brać pod wzgląd wszystkie miejsca biblijne. Gerne reißen wir so paar Bibelstellen raus aus der Bibel, ja? Bo często, na pewno często zdarza nam się, że wyciągamy sobie kilka miejsc, die passen mir nicht. Które mnie nie pasują. Aber lass uns das ganze Wort nehmen. Ale chciejmy przyjmować całe słowo. An alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. I wierzmy we wszystko, co prorocy mówią, czy mówili. Mich hat mal sehr angesprochen, dass ja dann der Herr Jesus in allen Schriften und Propheten von Mose anfangend. Mnie to bardzo poruszyło, gdy tutaj czytamy, że właśnie począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, czyli wykładał wszystkie pisma. Alles erklärt hat, was ihn betraf. I wyjaśniał im wszystko we wszystkich pismach, co o nim było napisane. Was muss das eine Reise gewesen sein? Jakaż to musiała być podróż? Aber ich habe danach den Vers 17 nochmal gelesen. Ale jeszcze czytałem wiersz 17. Und wir haben in der deutschen Übersetzung eine etwas neuere Übersetzung. I w naszym nowym niemieckim tłumaczeniu jest ten wiersz zapisany. Und da steht am Ende und sie blieben niedergeschlagen stehen. I w niemieckim jest to u nas jest przystanęli przygnębieni, a w niemieckim jest to stanęli załamani. No można powiedzieć, że das ist so schön, das steht im Urtext drin. Steht? Das steht im Urtext, im Grundtext drin. W tym tekście oryginalnym jest też tak napisane. Vielleicht hat der Jesus erst noch mit den beiden Jüngern dort gestanden. Być może dopiero wtedy, czy wtedy stanął Pan Jezus z tymi dwoma uczniami. Und er ist losgegangen. I on poszedł. Als er genau wusste, dass er alles erklärt hatte, als sie in Emmaus ankamen. Że i on poszedł dopiero wtedy, gdy im wszystko wyjaśnił i dass er rechtzeitig da war, als er alles erklärt hatte. Był we właściwym czasie i wszystko im wyjaśnił. Der Herr Jesus erklärte, was ihn betraf in den alten Schriften. Pan Jezus wyjaśniał, co te rzeczy, które się jego dotyczyły ze Starego Testamentu. Wir haben heute morgen in Katowice dzisiaj rano w Katowicach aus 1. Mose 22 gelesen. Przeczytaliśmy z pierwszej Mojżeszowej 22. Da wird vielleicht der Herr Jesus erklärt haben, dass er der wahre Isaak war. I być może wtedy Pan Jezus wyjaśnił im, że to on był tym prawdziwym Izaakiem. Was hat er ihnen noch erklärt? Cóż jeszcze mógł im wyjaśniać? Wie reichhaltig ist das Wort Gottes? Jakże obfite i pełne treści jest Słowo Boże. Das ist immer so spannend, wenn gerade wenn wir versammelt sind sonntags morgens neue oder spannende Verse vorgelesen werden. Jakże to musi być wenn Verse vorgelesen werden, die direkt auf den Herrn anspielen. Jakże to nas porusza, gdy są właśnie czytane wiersze, które dokładnie obrazują na Pana Jezusa. Das erwärmt unsere Herzen. To rozgrzewa nasze serca. Und merken wir, dass der Herr dann da ist? Czy my zauważamy, że Pan jest wśród nas wtedy? Haben wir genug Holz im Kamin? W cudzysłowie, czy mamy dość drewna na opał wtedy? Wie der Bruder Max Pileter schon mal sagte, genug Brennholz zum Kamin? Jak to brat Max Pileter często mówił, czy masz dość drewna na opał przy swoim kominku, by dorzucać? Das ist nicht Holz, was schon verbrannt ist, sondern das ist Holz, was verbrannt werden soll. To i nie chodzi tutaj o drewno, które już jest w kominku i płonie, ale to, które za chwilę będziesz dorzucał. Haben wir genügend Holz mitgebracht? Czy wzięliśmy ze sobą dość drewna, by ten ogień nie zgasł? Was dann brennen kann für ihn? Drewna, które może płonąć dla niego? Dass die Herzen wirklich brennen? By nasze serca naprawdę płonęły? Das ist etwas Gewaltiges. To jest coś niesamowitego. Dann gibt es eine Resonanz in den Herzen. I wtedy w naszych sercach będzie ten wydźwięk.
Denn als sie schließlich ankamen, bo gdy oni w końcu doszli in dieses Dorf, do tego, do tej wioski czy miasteczka, in dieses Haus hineinkamen, i gdy weszli do tego domu, dann merken sie, dass dieser Wunsch da war, diesen Menschen doch bei sich zu halten. To zauważyli, że mają to pragnienie, by tego człowieka zatrzymać przy sobie. Diese Worte gehen uns zu Herzen. I te słowa nas poruszają. Bleibe bei uns. Pozostań przy nas, czy z nami. Denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Bo jest już wieczór i dzień się już nachylił. Wüsste der Herr, der wollte weitergehen. Wiecie, pan chciał iść dalej. Dieser Mann wollte weitergehen. Ten człowiek chciał iść dalej. Sie wussten noch gar nicht, wer es war. Oni nie mieli pojęcia, kto to jest. Ihre Augen wurden gehalten. Ich oczy były jeszcze zamknięte. Und dann hat sich bitten lassen. I on pozwolił się uprosić. Herr, bleibe bei uns. Panie, pozostań z nami. Und was tut der Herr? A cóż pan czyni? Er bleibt. Został. Er bleibt da und ist mit ihnen. On został i był z nimi. Ja, das ist genauso wie das in diesem letzten Brief in Offenbarung 3 heißt. To jest dokładnie tak, jak w tym ostatnim liście w objawieniu, trzeci rozdział jest zapisane. To pismo, do, ten list do Laodicei. Sollen wir das einmal noch lesen? Przeczytajmy to jeszcze krótko. Das beschreibt die Christenheit in der letzten Phase vor dem Kommen des Herrn. Ten list opisuje chrześcijaństwo w ostatniej fazie przed przyjściem Pana. Also heute. A więc dzisiejsze czasy. Lass uns vers 20 lesen. Przeczytajmy 20 wiersz. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Der Herr Jesus sagt diese Worte. Pan Jezus mówi te słowa. Er würde das Abendbrot mit ihm essen. On spożyje z nim tą wieczerzę. Und er mit mir. Ja z nim, a on ze mną. Wie gewaltig groß ist das. Jakże to jest wielkie i wspaniałe. Und er öffnete ihnen die Schriften. I on otwierał im pisma. Was müssen diese Jünger gesehen haben? Cóż ci uczniowie musieli wtedy zobaczyć? Wir wissen das, wenn wir trockenes Holz haben. Wiemy, że jeśli mamy suche drewno. Und da kommt ein kleines Feuer dran. I pojawi się mały ogień. Das brennt lichterloh. To w momencie to drewno się zajmuje i płonie całe, czy pali się całe. Und so fühlten sich diese Jünger. I dokładnie tak się czuli ci uczniowie. Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete? Czy nasze serce nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze? Das gibt so eine Energie. To daje taką energię. Da konnten die ganzen Weg noch mal zurück nach Jerusalem gehen. Że mogli jeszcze całą drogę wracać do Jerozolimy. Wenn wir einmal den Herrn gesehen haben, gdy raz zobaczyliśmy Pana, dann gehen wir für ihn. To wtedy idziemy dla Niego. Lass uns sehen, wie der Herr uns das Herz öffnet. Chciejmy zobaczyć siebie, nas samych, jak Pan otwiera nasze serca. Und dann erkennen wir ihn. I wtedy poznamy Go. Wie haben die Jünger ihn erkannt? Jak Go poznali uczniowie? Am Brechen des Brotes. Przez łamanie chleba. Ist er jemals weggegangen? Czy ktoś odszedł? Ist der Herr von den Jüngern weggegangen? Czy Pan odszedł od uczniów? Lass uns mal Vers 31 noch lesen. Przeczytajmy 31 wiersz. Ihre Augen aber wurden aufgetan. Wtedy otworzyły się ich oczy. Und sie erkannten ihn. I poznali go. Da haben sie verstanden, dass die ganze Zeit. Wtedy zrozumieli, że ten cały czas. Der Herr Jesus Christus neben ihnen war. Jezus Chrystus był koło nich, z nimi. Und dann steht hier, und er wurde ihnen unsichtbar. I teraz mamy napisane, i wtedy on znikł sprzed ich oczu. Der verschwand. Zniknął. Für ihre Augen. Dla ich oczu. Aber war er denn weg? Ale czy on odszedł? Er war in ihren Herzen. Był w ich sercach. Genauso wie er heute noch bei uns ist. Dokładnie tak samo, jak i jest w naszych sercach dzisiaj. Wir sehen ihn nicht mit unseren körperlichen Augen. Nie widzimy go naszymi oczami, aber er darf doch brennen in unseren Herzensaugen. Ale on może płonąć w naszych sercach. Er darf brennen für unsere Herzen. On może rozpalać, rozgrzewać nasze serca. Brennen wir für ihn? Czy nasze serca są rozgrzane dla niego?